Dzień dobry. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, doradca rozwoju osobistego od ponad 30 lat. Wspierałam zarówno firmy, jak i pojedyncze osoby i proszę mi wierzyć, mam w tej materii naprawdę spore doświadczenie. Dziś chcę powiedzieć raz jeszcze, pewno będę mówiła jeszcze wiele razy, bo temat jest bardzo potrzebny i wiele osób chętnie po takie wiadomości sięga, o poczuciu obfitości, o tej cesze naszego umysłu, o tym nawyku myślowym i nawyku jak gdyby odnoszącym się do postrzegania całości sytuacji, który powoduje, że z jednej strony czujemy się ludźmi bogatymi, zasobnymi, mającymi wszystko to, co jest nam potrzebne, a z drugiej strony no, łatwiej przyciągamy do siebie, do swojego życia to wszystko, na czym nam zależy, to wszystko, co jest nam potrzebne. Poczucie obfitości to z jednej strony, jak mówiłam w poprzednim filmie, jest taka świadomość tego, że na świecie jest, że jest ten potencjał, że wystarczy po to sięgnąć, a z drugiej strony jest to taka świadomość tego, że się ma, że ma się ten dostatek, że ma się te rzeczy, które są dla nas ważne. Dotyczy to w dużym stopniu oczywiście pieniędzy i sytuacji materialnej, ale nie tylko. Dotyczy to również możliwości, pomysłów, twórczości. Ludzie, którzy nie mają poczucia obfitości, bardzo często nie potrafią sobie nawet postawić pytania, jak do tego dotrzeć, jak to zdobyć, jak sprawić, żeby to czy coś innego zaistniało. Najczęściej koncentrują się na tym, że nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma możliwości, nie ma ludzi, nie ma pracy, nie ma wiedzy, zamiast no, zapytać właśnie, jak zdobyć tę wiedzę, jak dotrzeć do właściwych ludzi, jak znaleźć rozwiązanie, czyli krótko mówiąc, jak zdobyć. Ludziom bliższe jest czasami tak zwane zaciskanie pasa pod każdym względem, niż no, na przykład właśnie sięganie po nowe zasoby, sięganie po więcej. Niektórzy łączą to zupełnie, nie wiem na jakiej zasadzie, z przekonaniami religijnymi. Wszak w Biblii jest wyraźnie powiedziane i wiele razy jest powiedziane, że bogactwo nie jest niczym niewłaściwym, że posiadanie nie jest niczym niewłaściwym, że wprost przeciwnie, jeśli chcemy pewne rzeczy mieć, to trzeba o nie prosić i trzeba i wtedy się je dostanie. Jest wreszcie powiedziane no, słynne słowa, proście, a będzie wam dane, pukajcie, a zostanie wam otworzone, więc to są właśnie wszystko wskazówki do tego, żeby żyć w poczuciu obfitości, tym rozumianym jako potencjał, że jest i szukać, prosić. Na temat proszenia swoją drogą również stworzyłam zrobiłam taki filmik, który no, wyjaśnia, dlaczego my tak się nie bardzo chcemy prosić, dlaczego się tego obawiamy i dlaczego warto jest prosić. Czyli proście, a będzie wam dane, pukajcie, a zostanie wam otworzone, ale tylko wtedy tak będziecie postępować, jeśli rzeczywiście będziecie mieli poczucie obfitości. Dosłownie kilka minut temu dostałam pytanie, no a jak ma się do tego umiar, jak ma się do tego życie w umiarze, jak ma się do tego to wszystko, o czym w tej chwili tak dużo się mówi, o pewnej prostocie, o pewnym minimalizmie. Kochani, minimalizm i prostota to są też jakby życia, jak również umiar, to są też zwykle te sprawy, które łączą się albo nie, ale częściej się łączą z poczuciem obfitości. Jeśli mam poczucie obfitości, to nie potrzebuję mnóstwa różnego rodzaju rzeczy. Wystarczy mi tych rzeczy kilka, ale dokładnie takich, na których mi zależy. Dokładnie takich, które są dla mnie ważne. Jeżeli jestem osobą, która ma poczucie obfitości, to mogę mieć szafę marzeń. W szafie marzeń mogę mieć kilka sztuk, że tak powiem, ubiorów, ale wszystkie one będą takie, że gdzieś tam kiedyś rzucił mnie na kolana, że je wybrałam, że chciałam je mieć, że są na przykład w dobrym gatunku, no albo w takim gatunku, jakiego potrzebuję. Czy są dokładnie takie, jakie chcę, a nie, że jest to cała szafa pełna różnego rodzaju szmatek, różnego rodzaju rzeczy, która w konsekwencji no, nic nam nie załatwia. Bardzo często właśnie mając tego rodzaju szafy, ludzie otwierają je, no umówmy się, częściej kobiety i mówią, nie mam się w co ubrać. Także umiar
jakkolwiek byśmy to nazwali, jest również efektem poczucia obfitości. Po co mi to? Zamiast mówić na przykład, nie stać mnie na to, człowiek, który ma poczucie obfitości, mówi, po co mi to? Ja tego nie potrzebuję, to nie stanowi dla mnie żadnej wartości, to nie dołoży niczego istotnego do mojego życia. Natomiast jeżeli widzą coś, co owszem, dołożyć może coś istotnego do ich życia, coś, czego pragną, coś, co jest dla nich ważne, to idą po to i pytają, jak mam to zdobyć, jak mam to mieć, w jaki sposób mogę to osiągnąć. Nie zaciskają pasa i nie mówią w żadnym wypadku, nie stać mnie na to. A co za tym robić, żeby żyć w tym świecie obfitości, w tym świecie takiego poczucia, że jest, poczucia, że mamy i poczucia, w którym czujemy się bogaci. Po pierwsze, trzeba ze sobą rozmawiać. Rozmawiać ze sobą świadomie, tłumaczyć sobie pewne rzeczy, nie ulegać powszechnym różnego rodzaju takim stwierdzeniom czy opiniom, tylko mówić, no, czy rzeczywiście tak jest, popatrz dookoła, czy naprawdę jest bieda, czy naprawdę ludzie są biedni. To, że są różnego rodzaju potrzebujące osoby, to, że ludzie niektórzy są biedni, albo że jest ewidentna taka sytuacja, którą można nazwać biedą czy niedostatkiem w różnego rodzaju krajach, nie wynika z tego, że nie ma. Wynika z tego, że są niewłaściwe sposoby dystrybucji. Wynika z tego, że ludzie bogaci nie mają poczucia obfitości i nie chcą dzielić się tym, co mają. Nie chcą oddawać części z tych zarobionych przez siebie pieniędzy no właśnie do takiego podziału, który sprawiłby, że inni ludzie żyliby również w obfitości. Ale też wynika z tego, że te osoby, że ci ludzie no, żyjący na tych fragmentach ziemi, czy żyjący w różnego rodzaju miejscach, w miastach, niektóre rodziny, to są ludzie, którzy właśnie nie mają poczucia obfitości, żyją w poczuciu braku, żyją w pewnych przekonaniach, które w konsekwencji powodują, że nie podejmują pewnych kroków. Jeżeli ktoś jest przekonany, że nie ma pracy dla takiej osoby jak ona czy on, to oczywiście nie będzie sięgał po tę pracę, nie będzie próbował, albo będzie no, przyjmował jakąkolwiek pracę, która nie będzie mu dawała radości, satysfakcji, nie będzie mu dawała jakichś pieniędzy i jak gdyby ciągle będzie poruszał się gdzieś w tym kręgu no, takiego niedostatku, czegoś nie mam, czegoś mi brakuje. Co możemy robić, żeby budować poczucie obfitości w sobie, ale też, żeby budować to poczucie obfitości w innych ludziach? Po pierwsze, bardzo dobrze robi przebywanie wśród przyrody. Tak, szczególnie przyrody monumentalnej. I warto wtedy zawsze patrzeć, że w tej przyrodzie przecież jest, jaki tam jest dostatek, jaka tam jest obfitość. No, a to przyroda jest tak naprawdę tym, czego jesteśmy częścią. I jeśli tworzymy jakieś inne sytuacje, no to tylko dlatego, że właśnie nasz mózg nie najlepiej nam tutaj podpowiada, że nie wychodzimy z poczucia obfitości, z poczucia dzielenia się, z poczucia dostatku, tylko właśnie z poczucia braku, zagarniania dla siebie jak najwięcej. Czyli świat jest efektem myślenia w kategoriach braku, ale nie jest on, w dalszym ciągu nic nie zmienia faktu, że ta obfitość jest i że po tę obfitość można sięgać. Po drugie, warto bardzo, to jest ważne, otaczać siebie, to, gdzie się jest, miejsce, w którym się żyje i mieszka, no, rzeczami takimi, które są nam potrzebne, ale które są ładne. To też jest ważne, żeby mieć wokół siebie naprawdę ładne otoczenie. To bardzo sprzyja temu, żeby czuć, że jest. No bo mamy to, co nam jest potrzebne, a dodatkowo jeszcze no, oddziałuje na nas ten taki estetyczny efekt tego wszystkiego, co się dzieje. Ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby wypisać sobie jednorazowo albo tak często, jak potrzebujemy tego, żeby wzmocnić swoje poczucie obfitości, 40 na przykład rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, 40 rzeczy, które mamy. Można to pisać w kategoriach mam i wypisywać różne rzeczy. Można pisać jestem wdzięczny i wypisywać różne rzeczy. Można napisać dziękuję za i tak dalej, i tak dalej.
to chodzi o wszystko. Tu chodzi o zdrowie, tu chodzi o ludzi, których kochamy. Tu chodzi o to, że mamy się w co ubrać. Tu chodzi o to, że mamy pewne szczególne jakieś na przykład ubrania, za które jesteśmy wdzięczni. Za pracę, za powietrze, za dobry sen, za zdrowie, za mnóstwo rzeczy, za piękny kubek, za dobrą pastę do zębów, za dobre kosmetyki, za różne rzeczy możemy być wdzięczni. Ważne tylko, żeby to sobie uświadamiać, dlatego że to poczucie obfitości bierze się właśnie z tego, że my sobie uświadamiamy to, jak wiele mamy. Ludzie naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. Patrzmy takim wzrokiem obfitości na to, co jest dookoła nas i na to również, co dzieje się wokół nas, co dzieje się na świecie. Patrzmy przez pryzmat obfitości. Patrzmy na to, co mamy, czyli znowu od czasu do czasu warto jest zrobić sobie taki dzień, że wstajemy rano i dostrzegamy te wszystkie rzeczy. To jest piękna zabawa. Wstaję rano i dziękuję, jaki dobry materac, jak mi wygodnie, dziękuję za pościel, za łóżko, cudowny wynalazek swoją drogą. Wchodzę w jakieś piękne kapciuszki, tak? Mam ciepło w mieszkaniu, ciepła woda w kranie, prysznic, jest fantastyczny balsam potem, kawa czy herbata, kubeczek do wyboru, co ja zjem na śniadanie. Zobaczcie, ile tego jest. Wychodzimy na ulicę, mnogość samochodów, denerwujemy się, że stoimy w korkach, ale przecież to ta obfitość tego wszystkiego, co jest dookoła, powoduje, że ta sytuacja taka jest. Nawiasem mówiąc, ludzie, którzy mają poczucie obfitości, no bardzo często mają też właściwy stosunek do samochodów i do korzystania z tych samochodów. Czyli warto sobie uświadamiać tego typu rzeczy, ile ja rzeczy mam. Na moim rocznym kursie często jest tak, że kiedy odpowiadają na początku osoby biorące w nim udział na pytania z kwestionariusza badającego poczucie obfitości, no wiele rzeczy inaczej zaznaczają niż po pewnym czasie pracy ze mną. Na przykład, czy uważasz się za człowieka bogatego? No, przepraszam, jeżeli żyjesz w Europie albo w Ameryce Północnej i jesteś normalnym, typowym człowiekiem i stać cię na przykład na taki kurs u mnie, no to oczywiście, że jesteś bogaty. To oczywiście, że masz to wszystko. Ja pytam, masz samochód? No tak, nawet dwa. Masz dom? Tak, mam dom. Mam nawet spłacony dom, mam spłacone mieszkanie. Masz ostatni telefon, iPhone'a ostatniego, no przedostatniego, a ktoś inny ma ostatniego. Przedostatni to też jest, dziękuję bardzo, powód do tego, żeby uważać się za człowieka bogatego i tak dalej. Ktoś powie, ale to są rzeczy, które są normalne, konieczne. No nie jestem taka przekonana, czy one są normalne i czy one są konieczne. To są rzeczy, które są nam z takiego czy innego powodu potrzebne, ale one właśnie powodują, że możemy powiedzieć, tak, jestem bogaty. Czy stać cię na luksus, jest pytanie. Ktoś mówi, nie, no a chodzisz do fryzjera? Chodzę. A chodzisz sobie robić paznokcie? Tak. A wyjeżdżasz na wakacje? Tak. I znowu, a masz ten telefon? A masz jakiś na przykład komputer? Czy masz samochód? Jaki masz samochód? I jeśli posłuchacie tych ludzi, to są luksusy. Osoba, która mówi, nie stać mnie na luksus, stwierdza, że w każdy raz w tygodniu w weekend wychodzi z rodziną do restauracji. Ależ to jest luksus. Musimy właściwie rozumieć pewne rzeczy, co to jest luksus i co to znaczy, że my jesteśmy bogaci. Jeśli nie jesteś bogaty, to znaczy, że jesteś biedny. Nie ma nic pośrodku w wypadku tutaj takiego określenia. A bo ja bym chciała powiedzieć, że ja jestem średnio zamożny, a to jest zupełnie coś innego. Zamożność to jest zupełnie inna sprawa. Bogactwo to jest to właśnie, jak się czujesz, co masz, czego doświadczasz tak naprawdę. Czyli to jest bardzo ważne. I niestety, jeżeli się tego nie ma, to bardzo często jest tak, że właśnie ludzie no, doświadczają braków, bo inne osoby w niewłaściwy sposób dystrybuują pewnego rodzaju środki, w niewłaściwy sposób do tego podchodzą. Ważne, żebyśmy my zdawali sobie z tego sprawę i żeby tego nie łączyć z brakiem, tylko ze świadomością, że trzeba do tego dotrzeć. Nie ma pracy, ktoś mówi. Po pierwsze, to nie jest prawda, bo zdecydowanie więcej ludzi pracuje niż nie pracuje, więc ta praca jest. Warto się też przejść i zobaczyć. Po pierwsze, nie każdą pracę chcemy i bardzo dobrze, trzeba szukać takiej pracy, jaka nam odpowiada.
ale trzeba ją szukać. Czyli pytanie jest, jak mam znaleźć pracę, a nie, nie ma pracy. I znowu, jeżeli ktoś szuka pracy, to kochani, Boswell, autor książki Jaki kolor ma twój parasol, który reguluje twój spadochron, która się kiedyś ukazywała co roku w ogóle w Stanach Zjednoczonych, on mówi, jeżeli chcesz znaleźć pracę taką, jaką lubisz, jaką będziesz lubił, to masz jej szukać tyle czasu, ile byś szukał jej, ile byś pracował codziennie, czyli 8 godzin. Kto tak szuka pracy? Wyślę się kilka jakichś tam życiorysów, zapyta się znajomych i mówi się, nie ma pracy. Ile czasu jej szukasz? Wow, już miesiąc. No naprawdę. Ile godzin na to poświęcasz dziennie? Nie no, godzin to nie. No i o czym my tu mówimy? Jak to nie ma pracy? Bo jeśli nie znajdziesz pracy, drogi słuchaczu, jeżeli oglądasz to i przez miesiąc czasu będziesz codziennie w dni robocze przez 8 godzin szukał pracy takiej, jakiej chcesz, takiej, jakiej pragniesz, jednocześnie z takim właśnie nastawieniem, że ona jest, a ty do niej dotrzesz i jej nie znajdziesz, daj mi znać. I nie wierzę w to, żeby znalazła się chociaż jedna taka osoba. Druga sprawa jest jeszcze taka, że jeżeli ktoś ma poczucie obfitości, to nie tylko podchodzi do tego w kategoriach dostać pracę, ale też stworzy sobie pracę. Przecież pracę można sobie stworzyć. Tylko znowu brak poczucia obfitości nam tu podpowiada, a ZUS trzeba płacić, no trzeba płacić, a zarobić trzeba na ZUS, no trzeba zarobić. Tylko znowu myślimy w kategoriach obfitości, jak mam pracować, jak mam postępować, jak mam tworzyć pewną wartość, za którą klient chce zapłacić, żeby było na ZUS, żeby było na podatki, żebym ja jeszcze mogła w tym normalnie funkcjonować. Pracę trzeba sobie stworzyć. Jest wiele możliwości, które są dookoła nas, są ludzie, którzy nas zachęcają nawet do pewnej współpracy. Chodzi o to tylko, żeby to zrozumieć. Nie ma klientów. Oczywiście, że są klienci, tylko stwórz taką wartość, żeby chcieli za nią zapłacić. Dotrzyj do nich, znajdź sposób, wymyśl, twórczo do tego podejdź. No właśnie, tu się zaczyna znowu poczucie obfitości. Jak odpowiedź na pytanie, jak, co masz dać, jak lepiej zadbać? Ludzie, którzy mają poczucie obfitości, pytają gdzie, pytają jak, pytają w jaki sposób, a nie stwierdzają nie ma. A jest ja nie wiem, to nie jest przypowieść, ale jest to bardzo dobry przykład. Popatrzcie na jabłoń. Jabłoń ma jabłka takie, które spadają i często ludzie biorą właśnie te jabłka, niekoniecznie z powodów ideologicznych, aby jeść tylko to, co spada, ale po prostu to jest to, co widzą. Patrzą pod nogi, widzą jabłko i podnoszą to jabłko i jedzą. I są ludzie, którzy tak żyją. Żyją po prostu z tego, co spadnie, co się pojawi na ich stole. To są często rzeczy, które no gdzieś tam inni ludzie im właśnie załatwiają, serwują. Ale jabłka są też na tych gałęziach gdzieś tam niższych. No i oczywiście są osoby, które korzystają biorą te jabłka, dojrzałe, dobre jabłka z tych niższych gałęzi. Ale faktycznie czasami jest tak, że na tych gałęziach już tych jabłek nie ma. No i co wtedy? No i wtedy jest, ach, nie ma już jabłek. Nie ma poczucia obfitości, a ktoś inny bierze drabinę albo w jakiś inny sposób wchodzi na wyższe części jabłoni i ma jabłka. Po prostu po to, żeby zdobyć pewne rzeczy, trzeba włożyć pewien wysiłek, trzeba włożyć pewien akt, pewne działanie. Robi się to wtedy, kiedy się ma poczucie obfitości, no bo jeżeli mówię nie ma jabłek, to nic nie zrobię, a jeżeli mówię, a może są jabłka gdzieś tam na górze, jak mam po nie wejść? Patrzę gdzieś na górę, patrzę w inne miejsca, nie patrzę tylko przed siebie, nie patrzę tylko pod nogi, nie patrzę tylko na poziomie swojego wzroku, tylko patrzę gdzieś dalej, to wtedy znajduję również te inne rzeczy. Więc to jest ogromnie bardzo ważna sprawa, żeby w taki sposób do tego podchodzić. Mówimy wybieram co innego, zamiast nie stać mnie na to. Mamy konto oszczędnościowe, to też bardzo ważna sprawa, bo to rodzi też poczucie obfitości takiej materialnej, ale też faktycznie buduje obfitość i dzielimy się wszystkim, dzielimy się wiedzą. Ja bardzo często widzę takie lęki wynikające na przykład z tego, że istnieje konkurencja. No oczywiście, że istnieje konkurencja i bardzo dobrze, że istnieje konkurencja, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ona jest w ogóle potrzebna i nie myśleć o tym, że ona jest i cokolwiek nam zabiera, tylko myśleć o tym właśnie, w jaki sposób my możemy tworzyć tę wartość, żeby ktoś chciał z nami mieć do czynienia.
zmienia. Ludzi jest wystarczająco dużo na świecie, wystarczająco dużo jest ludzi w różnych miejscach, żeby starczyło dla wszystkich. No a jeśli rzeczywiście wykonujemy jakiś taki no, nadzwyczajny zawód, który być może faktycznie nie pozwoli nam na to, żeby dobrze funkcjonować, no to go zmieńmy. Chociaż muszę powiedzieć, że na mojej ulicy w Toronto jest naprawdę, no nie wiem, w jedną i w drugą stronę w zasięgu 2 kilometrów jest prawdopodobnie około 20 miejsc, w których robią paznokcie i około na pewno więcej niż 10 salonów fryzjerskich, jeszcze więcej niż to restauracji i wszystkie te biznesy funkcjonują. W związku z tym to znaczy, że różni ludzie wybierają według swoich preferencji różne inne biznesy. I jest taki jeden salon z paznokciami, który nie funkcjonuje. Ja wiem dlaczego, ale to jest jakby nie miejsce, żeby teraz o tym mówić. Ale naprawdę nie dlatego, że jest konkurencja, tylko dlatego, że jest lepsza konkurencja. I to jest istotne. Bądź lepszy. Znowu pytaj jak. Jak mam być lepszy? I idź jakby gdzieś w tym kierunku. Nawet w tej konkurencji ważne jest to, żeby w konkurencji i w różnych innych sytuacjach ważne jest to, żeby wyeliminować lęk. Lęk jest bardzo niedobrym doradcą. Ludzie, którzy mają poczucie braku, często odczuwają lęk i po pierwsze podejmują decyzje, które są nieracjonalne, które z takiego zwykłego, no, fizycznego punktu widzenia nie są dobre, a też z drugiej strony z punktu metafizycznego nie są dobre, bo nie przyciągają do nas tych dobrych rzeczy. Jeżeli się boisz, to twój poziom emocji, twoich drgań, twojej częstotliwości no jest na dość niskim poziomie i przyciąga się wtedy do siebie no niestety również z tego poziomu inne wydarzenia. Jeżeli nie masz lęku, jeśli masz poczucie obfitości, to przyciągasz wydarzenia dobre. I ważne jest, na końcu chcę to mocno, mocno zaznaczyć, ważne jest to, żeby się dzielić. Żeby się dzielić ze wszystkim, wiedzą i tak dalej. Oczywiście, że zarabiamy pieniądze w jakiś sposób na swojej wiedzy, na swoich kompetencjach i tak dalej, ale część tego powinna być dzielona tak od sobie, po prostu. Powinniśmy również no, w taki sposób podchodzić do konkurencji. Niekoniecznie musimy wszystko tylko trzymać dla siebie. Pamiętajcie, kochani, to jest bardzo piękne stwierdzenie, które kiedyś usłyszałam i które z wielką radością co pewien czas powtarzam. Jeżeli woda w porcie się podnosi, to wszystkie statki idą do góry. Jeżeli ludzie będą mieli więcej poczucia obfitości, wszystkim nam będzie lepiej. Jeżeli w jakiejś dziedzinie biznesu robi się lepiej, robi się więcej chętnych osób, chce w tym brać udział, to jest dla nas wszystkich lepsze. To jest lepsze dla każdej osoby, która w danej dziedzinie bierze udział. Także kochani, zadbajcie o swoje poczucie obfitości. Zobaczycie, jak zupełnie inaczej będzie wyglądać wasze życie. Dziękuję.